pierwszej serii. Zagrajmy w Wiedźmin 2, edycja rozszerzona. To już chyba będzie nasz ostatni odcinek. No. Oj, muszę trochę sobie przyciszyć, bo troszkę za głośno mam. Okej. Cóż by tutaj zrobić? Mamy chyba tutaj... No i właśnie w tym odcinku gram myszką. Z tego powodu, że to ostatni odcinek, postanowiłem sobie wziąć, o. To nie będziemy tego sprzedawać. O. Okej, okay. Co my tutaj mamy? Runa księżyca, po dwa. Nie, oddamy to, bo po co nam, nie? Ups, coś piknęło. Aha, mi się w laptopie, o. Odłączyła bateryjka, znaczy ładowarka. A nie, czekajcie. Tam jeszcze miałem coś. W sumie nie wiem, czemu ja to oddaję. Chociaż chyba w trzeciej części, jak to przeniosę, to nie będę mieć tej kasy, ale... Wolę mieć, okej. Okay. No i co, idziemy, nie? Nas jest czarodziejów tych, nie? Okej, mamy tutaj o taką pewną kobiecinę. Jestem Ilona, elfka z brodą. Z brodą? Nie bądź dzieckiem. Przyjechaliśmy na występy, ale tutaj dzieją się takie cyrki, że nikt nas nie ogląda. Więc realizujemy plan B, czyli handel. A co sprzedajesz? Żarcie, świeże. Bardzo dobre. Chcesz coś kupić, czy czekasz, aż mi broda wyrośnie? Czekam, aż ci broda wyrośnie. Mogę sam zapłacić za twój występ. 200 orenów. Uuu, drogo, ale dobre. Masz nawet z nadwyżką, z napiwkiem. O, proszę bardzo. Chcesz coś kupić, czy czekasz, aż mi broda wyrośnie? Już ci wyrosła. Dobra. Patrzcie tylko na nią. Patrzcie na nią, no, po prostu jak ona wygląda. Ale dobra. No to idziemy na zjazd czarodziejów. W takim razie... Widzę, że strażnikami już się zająłeś. Nie lubię zakonnych ściew. Nie są wzorem cnót wszelakich, ale ci tylko robili swoje. Widać niewystarczająco dobrze. Możemy iść? Najwyższy czas! Tak, chodźmy. Najwyższy czas to zakończyć. No. Idziemy. Wam się to podoba, czy nie, Janie Natalii, Stemeria zostanie podzielona. Dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorzwelen po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru. Która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolne. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Tak słyszałem. A także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie. Królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj, królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edirn. Filipa Eilhart była świadkiem. Filipa Eilhart została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Vergen jako królewska doradczyni.
Wszystko, czego dokonaliśmy w Vergen, pójdzie na marne. Mamy sztylet. Jeszcze jest nadzieja. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem Kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków Kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Królowie, zanim podpiszecie ten dokument, wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Ależ, ekscelencjo, z całym szacunkiem, sprawa ta nie dotyczy Nilfgaardu. Przybyłem tu na zaproszenie króla Henselta. Czy odmawiacie mi prawa do głosu? Co to ma znaczyć? Ten człowiek próbował zabić mnie dzisiaj rano. Targnął się na życie cesarskiego ambasadora na waszych ziemiach. Rozumiem, że został przesłuchany. Wyznał, że to z jego ręki zginęli Foltest i Demavent. Wyjawił także tożsamość swoich mocodawców. Czarodziejki, to one pomogły mi dokonać zamachów. Mów dalej. Loża czarodziejek chciała usunąć władców, którzy działali przeciwko magom. Loża czarodziejek? Sporządziliśmy listę. Filipa Eilhart, Margarita Lo Antilly, Tris Merigold, Keira Metz, Francesca Findaber, Ida Eman i wreszcie Sheila de Tancarville. Aha. W mojemu rozczarowaniu do loży należały też dwie czarodziejki Nilfgaardu, Asirevar Anahid i Fringilla Vigo. Cesarz podejmie odpowiednie kroki w ich sprawie. Nasza królowa wyszła przypudrować nosek. Zakąt płonącej róży. Co to ma znaczyć, wasza wysokość? Aresztujcie ich. Wasz dokument będzie musiał poczekać, szanowni czarodzieje. Nie macie prawa. Jeśli nie chcecie kolejnej jatki, tym razem w Lochmuin, poddajcie się. Sąd wyłuska zdrajców. No i co? To było na tyle z pokojowym rozstrzygnięciem obrad. DRAGON! Saskia! Co ty robisz? Nie, Saskia, nieładnie. Zostaw Shilę, ona jest przeciwko tobie. Nie, Saskia, nie, zabraniam ci. No weź ją zostaw, Saskia, tak nieładnie. Nieładnie porywać dziewicę. Niedobry smok. Dobra, koniec, zaraz dostaniesz po dupie. Paskiem po dupie zaraz Saskię dostaniesz. Nieładny smoczek, jak tak, kto tak cię wychował? Pewnie ten Borg. Ach, to ten Borg, trzy kawki, pewnie cię nie wychował. No, bo on odleciał zamiast cię wychowywać, ale dobra.
Okej, proszę państwa, lecimy na górę. Po tą niegrzeczną królową. Kto to? To smok mówi? Nie, to Sheila mówi, ale tak dziwnie. Szybko! Pokaż, że masz power, idziemy na 3 miliony widzów. Okej. No bardzo ładny, ale nie jest on twój, on jest wolnym smokiem. A niech toć. A niech cię chuj. Zajebie, ała. Ała, nie, czym tylko nie spadł. Niech to, palę się. Ale myślę, że to nic jest, nie jest. Nic poważnego. Więcej was matka nie miała. Okej. Może się uda, co? Może się uda. Go teraz ubić. Nieładnie, nie za ładnie. Tak jest! Aja, a masz! Ty suko! Dobra. Jeden etap ukończony. Co mnie cieszy niezmiernie. Ale jest jeszcze wiele innych etapów. Czy mógłbym jeszcze sobie wypić jakąś... szymi wigorek? Nie mam kurwa żadnych eliksirków już. I chyba zioł też już nie mam, nie? Trochę posprzedawałem tych, żeby mieć na tą zbroję. O, puszczyk, na puszczyka akurat na puszczyka, który zwiększa wigor, mi wystarczy. A więc jeszcze raz i picie eliksirków. Wypijemy sobie eliksirka. Proszę bardzo. O, no nie, kurczę, muszę na to, no o, to tak wziąć i to teraz tak, o właśnie. Proszę bardzo i pijemy eliksirek. Wypijemy go, wypijmy za swoje grzechy, trololo, trololo. A tak w ogóle, eliksir to też jest alkohol. Jakbyście nie wiedzieli. Okej, okay, i co, mogę z tej zapisać? Nie, niestety nie możesz. Gówno, nie możesz. Nie możesz, okej. Okay. Okej, okay, ja tam, nie, tam, 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 tam. Nie sądzę, żeby mi za pierwszym razem to się udało. Szybko, szybko, szybko. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Kurczę. Fuck. Zobacz, jaka niespodzianka. Wiem. Grałem już, tam doszedłem. I to... No. No i go teraz urwie winda, nie? No. Okej, okay, moi przyjaciele. Może się uda, co? Jak myślicie, moi przyjaciele? Ała. O nie, 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 nie. Ojoj, nie włączyłem nagrywania, okej. Okay. Okej, okay, gramy, proszę państwo. Teraz będę Queena używał. I dzięki temu on mnie zabije, albo ja jego zabiję. Jedno z dwóch. Jedno z dwóch. Aha. Mhm.
Nie pierdolę, jak on za mną łazi. A w ogóle ten smog wywalił język jakiś... Piesio, jak mój pies w ogóle, ogólnie. Mój pies lubi tak sobie wystawić język i latać tak z nim, jak jest gorąco. To z kim ja kurwa walczyć? Z przerośniętym jaszczurko psem, czy ja z kurwa smokiem? Przepraszam, że tak przeklinął, ale jestem zdenerwowany troszeczkę, gdyż przez tego smoka już chyba nie wiem, który raz z nim walczy. O mój Boże, on mnie znowu pokona. Nie, gówno, gówno, bo ja go pokonam. Ale może nie, jednak on mnie pokona. Nie. Dziadku, ratunku, mamo. Mamo, pomóż mi z tym smokiem. Nie mogę, zmywam naczynia. Aż ty, kurwa. Dobrze, nie. Zaraza, może i tak, Geralt. Jeszcze jeden chyba cios. Tak, nie, jednak nie, ale dobra, jeszcze raz. To chrust, kurwa, tak. Udało nam się, proszę państwa. Zabiłem smoka, znaczy no. Pokonałem, bo mnie zabije przecież. Klątwa, nie? Ha! Miecz szmato. Prosto w kręgosłup. No, ale go to nic nie boli. Oczywiście, nic. Chyba kark. Nie wiem, czy to kark. Nie, może i kark, okej. Okay. Kark. Nie, to bardziej taka szyja. Okej. O, i za oko? Oczywiście. No, oczywiście. No przecież, nie, taka czaszka. Bo smoki mają taką czaszkę chyba, nie? Okej. Okay. Juhu! Nakurwiam salto! Oj. Tak się skończyło nasze salto, ale bardzo fajne było. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało też salto. Okej. Okay. No, to zdejmiemy klątwę. Mój urobionas. No, w ogóle moment w grze, kiedy on tego smoka uwalnia. Bardzo fajnie. I ogólnie fajnie. Patrzcie jak on... O! Wystarczy go głowę, a w sumie jego ten... Serce już przebite to. O. Jakiś przycisk tam był? Dziwny troszkę. O. Szkoda, że nie pokazali, jak ono się zmienia. Jestem bardzo ciekawy, jak ta transformacja przebiega, ale okej. Okay. Uuu, jaka poobijana. Chyba darujemy sobie banalne stwierdzenia. Chyba tak, nie są potrzebne. Olmo, dziurę w sercu. Do dalszej walki. To nie jest serce, ale dobra. Nie wiem, czy ci ufać. Zwykła ostrożność powiemy. Przed chwilą szło na śmierć i życie. No, tak. Zgodnie z tradycją mojego rodu, powinnam się teraz podzielić moim skarbem. Nie trzeba. Jak to nie trzeba? Geralt, przez całą grę mówisz, że jesteś wiedźminem, biedakiem, kurwa, nie masz pieniędzy, ale nagle, jak się okazuje, że ktoś ci może dać, kurwa, nie wiem, milion... 18 milionów orenów. Nie, nie musisz mi dawać. Ja nie chcę. No dobra, trudno. Poznałem kiedyś innego smoka. Nie jesteś pierwszym smokiem, z którym rozmawiam. Spotkałeś mego ojca, Wilentrze ten Merta. Szerzej znanego jako Borg Trzykawki. Sądziłem, no, mówiłem, Borg Trzykawki. On też tak myślał. Nie wnikłem. To po nim odziedziczyłaś zdolność polimorfii? Umiem przybrać tylko jedną ludzką postać. On zmieniał się swobodnie w kogo chciał. Nie masz jego szybkości i odruchów. Złotej łuski też nie zauważyłem. Bo to nie jest jego dziecko. On tylko zaopiekował się, kiedy było na złotego smoka tej... Tam smoczek, on się zaopiekował smoczkiem. Któż to wie? Borg. Nauczył mnie tego, co uznał za stosowne i odleciał w siną dal. Taki smoczy zwyczaj. No, bardzo fajnie. No i nadał mi imię. Jakie? Sesentesis, o ile dobrze usłyszałem. No, bardzo ładne. Wolę być Saskią. No. Tak lepiej wymówić na pewno. Filippa skorzystała z zamieszania. Nie obawiasz się, że ujawni twoją tajemnicę? Nie mam na to wpływu. I nie mam zamiaru ścigać Filipy.
Być może los zepnie nas znowu, a może nie. Czas pokaże. Ona nie poddaje się łatwo. Wylizę się z ran i spróbuję znowu przejąć nad tobą kontrolę. Niech spróbuje. Tym razem będę ostrożniejsza. Teraz wiem o Elhard więcej niż by chciała. Jak to? Więcej? Byłam posłuszna Filipie, ale nie byłam ślepa. Nie zdołała ukryć przede mną swoich sekretów. Znam jej słaby punkt. Mogę ją zniszczyć w jednej chwili. Zajmuj niebezpieczna wiedza. Lesba! Zachowam ją dla siebie. Kto to powiedział? Ja to powiedziałem? Jej plany loży uległy w gruzach. Sheila i Filipa wypadły z gry. Loża poniosła porażkę. Dobrze, ale obawiam się, że jeszcze o nich usłyszymy. Z pewnością. Wiesz, że wojska Emyra przekroczyły Jarugę? Spodziewałam się, że może do tego dojść. Filipa też. Cóż, pobiliśmy szlachtę Edirn i Henselta. Jeśli los się do nas uśmiechnie, pobijemy i cesarza. Odczarowanie zawdzięczasz Jorwetowi. Jorwet, dobra. Powiedz lepiej, co teraz będzie z Jorwetem. To terrorysta, bądźmy szczerzy. Nie będę go wybielać ani okłamywać kogokolwiek. Musi sam zasłużyć na szacunek i być może za kilka pokoleń ludzie zapomną. Posłużyłaś się nim. Geralt, Jorwet zabił więcej ludzi niż ty zjadłeś kotletów. No na pewno nie ja, bo ja bardzo dużo kotletów zjadł. Uwierzył we mnie. I od początku miał pełną świadomość, o co walczymy. To jego wybór. Ty naprawdę nie rozumiesz, o czym mówię. Nie zauważyłaś tego maślanego spojrzenia? Walczyliśmy razem za sprawę. Ta jasne. Jorwet zrobi dla ciebie wszystko. Pytanie, co ty zrobisz dla niego? Dla Skojatel zawsze znajdzie się miejsce w wolnej dolinie Pontaru. A jeśli chodzi o samego Jorweta, to nie twój interes. Może i tak. W sumie przydałby mi się chłop. Oj, przydałby się, przydał. I przydał. Dobra. Wafail Saskia! Czas na mnie. W Vergen będziesz zawsze mile widzianym gościem. A może chciałbyś tam zamieszkać? Nie, dzięki. Mam inne cele. No właśnie, dzięki Gon, Yennefer, kurwa. Mam zdolności jasnowidzenia, jak mój ojciec. Czasem lepiej dać się zaskoczyć. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, Wafail. Wafail Saskia! W tym czasie w Lokmin! W tym samym czasie, okej. O nie, zabijają. Zamknijcie oczy lepiej. Zamknij oczy. Zamknijcie oczy wszyscy lepiej. Mówiłem, żebyście zamknęli oczy. Czemu tego nie zrobiliście? Czego się dopatrzycie jeszcze? To się spodobało za bardzo, co? No zamknijcie oczy, w czego wy się to patrzycie? Jeju, zgaście monitory, czy coś. Tylko tego nie wyłączajcie, bo doj Boże! Bo hajsu z YouTube'a nie dostanę. Okej, Lokmin się pali. Znaczy płonący Lokmin! Ale ty jesteś łysy. Skombinuj sobie jakąś parokię. W sumie ta. Naprawdę? No. I to już będzie koniec, tak? Ale coś szybko, strasznie. Nie? Epilog. Proszę bardzo, macie tutaj taki krajobraz i on by był inny, jakbym inne wybory nie pokonywał. Na przykład jakbym poszedł za Triss, to by inny był krajobraz, a no, kolor tego, nie? Ale okej. By był chyba niebieski. Bodajże, ale okej. Heee, Jorwet! Jorwet, kurwa! Co jest tym Jurwetem? Jest ranna, musiałem ją pokiereszować. Nabiła się na drzewo, potem jeszcze ten sztylet, ale wylizę się. Górskie powietrze dobrze wpływa na smoczą skórę. Jesteś najbardziej szlachetnym człowiekiem, jakiego znam, Gwynblade. Nie jestem człowiekiem. Dobrze, że przypomniałeś, bo przez chwilę moja nienawiść do tego gatunku zaczęła topnieć. Co z Leto? Złapaliście go? Dziwna historia. Siedzi w dawnym obozie Temerczyków. Chyba czeka na ciebie. Jak to czeka? Widziałem go. Ma Triss. Chodźmy. Triss? A ty opowiadaj, co tu się działo. Czyli zakładnik, tak? Gdy walczyłeś z Saskią,
W mieście rozegrał się krwawy spektakl. Kto grał główną rolę? Aktorów było wielu. Z początku chodziło o polowanie na zdrajców, ale łowy szybko się przekształciły w pogrom wszystkich magów. Doszło też do paru starć między żołnierzami Kedwen, Redani i Temerii. Gwałty, grabieże i morderstwa. Niekoniecznie w tej kolejności. Tym zajmowali się pobożni rycerze zakonu i żołdactwo poszczególnych władców. Królowie opuścili miasto tuż po ataku smoka w towarzystwie doborowych oddziałów. A czarni? Próbowali zachować neutralność. Znaczy strzelali do wszystkich, którzy zbliżyli się do ich obozu. Gdy z tobą skończymy, będziesz kawałem skowyczącego mięsa. Wiedźmak. Zabić nieludzia! Ale jeszcze wiedźmak. Czemu mu nic nie opowiedziałeś o wiedźmaku? No dawaj wiedźmak, wiedźmak, pokaż na co ci stać. Nie, 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 dawaj dupy jak zlepy, masz teraz kurwa ich zabić, okej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo fajnie, bardzo ładnie ich zabiłeś. Mam nadzieję, że jej się nic nie stało. Zwierzęta, podłe sukinsyny. Nie sukinsyny, skurwysyny. Albo kurwie syny. Zostawcie mnie. Co tu się stało? Po obradach schowałyśmy się w jednym z domów, ale znaleźli nas. Mojej siostrze obcięli dłonie, żeby nie mogła rzucać czarów. O nie! Uciec. Jesteśmy zgubieni. Nie znaleźli. Chodźmy, Gwynblade. To jakiś obłęd. Tak jest. Tak właśnie wygląda teraz Lockmuir. No nie za ładnie, ale okej. Okay. Weźmiemy wszystko i tak nam się to nie przyda, ale weźmiemy, bo może w Wiedźminie 2! Znaczy 3. Będzie można jak użyć. Tak gówno, tylko weźmiemy sobie, pewnie będziemy mogli tą zbroję mieć i no. Okej. Okay. Szkoda, że Vernona Roche tutaj nie ma. Się przydał, by jakiś epizod był z Vernonem Roche'em, ale cóż. Mówi się trudno, co nie? Ty chyba powinniśmy z kim walczyć, z kimś. Tak przynajmniej podejrzewam. Co ciekawe z kim. Cesarscy. A, Nilgardczycy, dobra. Znam cesarza, nie pozwoliłby mnie zabić. Ja go uratowałem przecież jeż ten. On był jeżem, a ja go uratowałem, więc no. Wy nie powinniście ze mną walczyć, ale no. Okej. Okay. Czy nie uratowałem, zdjąłem niby klątwę, nie? Czy nie zdjąłem, ale z czego? Okej. Gdzie ty jesteś? O, teraz mogę użyć odbijania strzału. O, nieźle, co? Ale dobra. Nordringu? Nie wiem, czy Geralt jest Nordringiem. Opowiadaj dalej. Nie wiadomo w sumie, kim on jest, z jakiego kraju pochodzi, ale okej. Względnie spokojnie. Wtedy właśnie ujrzałem, jak Leto wyprowadził Triss. Pozwolili mu odejść? Nikt nie odważył się stanąć mu na drodze. Poszedłem za nim. Chyba mnie zauważył, ale nie przejął się tym. Gdy w mieście się... Dobra, idziemy więc do obozu temerskiego. Ale krwi. Cała i zdrowa. Cała góra trupów. O. Ma ten... Zatrzymaj się, Jorvet. Dalej idę sam. Kryształ z... Dlaczego? To sprawa między mną a nim. Zajmij się Triss, dopóki nie wrócę. Twój teleskopu szyli. Mój. Jest jeszcze coś, o czym musisz wiedzieć. Nilfgaard przekroczył Jarugę. Wojna jest nieunikniona. Wafail, Gwynblade. Nie daj się zabić. Nie dam. O, Jorvet. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, odnajdźcie Saskię i ruszajcie beze mnie. Saskię? Super. Nic ci nie jest? Na Saski może. Nie. On wyrwał mnie z rąk Nilfgaardczyków i bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Jorvet czeka na ciebie. Dołączę wkrótce. Geralt, on może ci wyjaśnić, co się stało wtedy. Wiem, Triss. Dlatego muszę z nim pomówić. Nie daj się zabić, Wiedźminie. Nie dam. Okej, okay, idziemy teraz pogadać z... Leto. Co? Łysą głowę ma i kryształem się bawi. Okej. Okay.
No i kryształ z tego megaskopu Shilicha, tak? Długo to trwało. Teleportu tego to całego. Błyskotka z megaskopu Shilicha. Aha, no jednak moja z megaskopu. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. I dobrze. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Wódki? Co? Dobra, daj. Myślę, że to nie jest taki, żeby nas otruć, więc no. Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jura. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Na to was głosy. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Yennefer. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. No i to właśnie się stało z Geraltem. I to już cała historia, no. Geralt! Zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki Gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Dobra. Ścigałem cię z wielu powodów. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Okej, ja nie będę go o nic pytał, bo na wszystkie odpowiedzi znałem. I znam odpowiedź. Okej, no to kończymy to, nie? Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. O ile to? Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabijecie. Ciekawe, kogo kto zabije. Na pewno nie ty mnie, okej. No i teraz mamy wybór moralny. Teraz mamy dylemat, walczyć z nim czy nie. Normalnie on zasługuje na śmierć, ale ja go nie będę go zabijał, gdyż dzięki temu pomoże nam gonić Dziki Gon w Wiedźminie 3. Dziki Gon, więc nie zabiję go. Idź w swoją stronę, Leto. Z gulety. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Bywaj, Leto. Wafaj, Leto. No. Ha? Dumny Leto? Chyba z nas, że my go nie zabiliśmy, no.
Dziwnie się na pewno poczuł. O, walczyliśmy z nim, o, chcieliśmy niby go zabić, myślę, a to... O, nie! No i jesteś... Jest nas trzech, nie? Jest nasza Triss. Idziemy chyba właśnie do Saski. O, Biedronka! Zawsze niskie ceny. Nawet w średniowieczu wszyscy lubili Biedronkę. No, trudno się nie dziwić, nie? Takie niskie ceny ogólnie. Dobra kola. Kola dobry nawet jest, dobra Biedronce. Ale okej. No i to już koniec gry na to wygląda, nie? O. Proszę bardzo. Wroty otwarte do... No i czas zmierzyć się z dzikim gonem, nie Geralt? Oczywiście. Chodź, Jorvet. Idziemy do Saski. Myślę przynajmniej, że do Saski. W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał flot sam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Uj. Niezbyt to zakończenie, nie? Flot sam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Okej, to w sumie nie takie złe, nie? Wedirn Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Chivay, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Wyga? Architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Jak to złe czasy? Powiedz nam, Jaskier, co się dzieje? Nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baranami. Ci drobni padlinożercy pieszli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los Foltestowego Królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwin. Kedwin. Prości ludzie dobra. Przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając Wiedźminów. Jak tu Wiedźminów? A co ja wam kurwa zrobiłem złego? Dawne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownicę. Ta co chyba z nią kości grałem? Okej. Okay. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach, my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy... Oj, jaki Jaskier. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja... Znowu? Objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że... Zoltan znowu do narzeczonej poszedł? Początkiem wielkiej nawałnicy... Niczego się ostatnio nie nauczył? Wow, czyli zakończenie tak jak z pierwszej części. A wiecie co się stało z Geraltem? To już inna historia, ale okej. Okay. No i co? Na podstawę... No na picie chyba... Gra Wiedźmin 2 została oparta na twórczości pisarza naszego polskiego, Andrzeja Sapkowskiego. Tak jest. W końcu koniec tej zajebistej, epickiej gry. No i co mogę powiedzieć? Bawiłem się... Jak zawsze, czyli bardzo fajnie. No, przeszliśmy go całego. No i co można powiedzieć? Czekamy na Wiedźmina 3, nie? A właśnie, jeszcze moja ocena gry to 9,5 na 10, gdyż występowały tutaj małe błędy, ale nie były tak zbyt odczuwalne. No właśnie, nie były. No a, no i przeszłem grę na mrocznie, więc no. Szacunek. Na dzielnicy, okej. Okay. No i co, tutaj mamy fajne scenki, nie?
Ale ja je przewinę, gdyż czeka nas jeszcze taka scenka, która będzie... mamy Vernon Roche, który... No, jakbyśmy poszli za Vernon Roche, to on by, mógłby zamordować go, ale my poszliśmy za Jorvetem, gdyż Saskia. Wolę Saskia od Henselta, nie? Tylko dlatego. Okej. Okay. Przewijamy to. Kulik! Kulik. Królik. I drzewo. I drzewo, i kółek. I Jozin z Bazin. On jeszcze mówi po polsku, do tego to jest najlepsze. I Chryste, i w ogóle. Najlepsze, co? Polskie. Dobre, bo polskie. W ogóle, nie? Okej. No i co? Kulika upolował. Kulik. O. Jelonek albo sarna, nie wiem. Gdzie jest kotel? Kulik. Ale, a ja chcę... To cicho! No i co? Ale nie zły całkiem most. To umieli mosty budować? No w sumie umieli. Kuń. Konie. A na koniach? Któż to? Nilfgaardczycy? Nie wiem, czy Nilfgaardczycy. Tak, Nilfgaardczycy. Płomień na kurharach wrogów. Słońce po prostu. Fuck. Zabili go chyba, co? No. Ujujuj. Fuck. Czy zęby na pewno wypluje? Nie, jednak nie. Okej. Okay. Jakie to straszne. Wioska mu się pali. Niemcy, cię matka gwałca. Znowu Niemcy atakują, tak? Znaczy nie w Gorczycy, nie Niemcy. Niemcy. Kurczę. Zapomniałem się. No ale oczywiście jest wojna. A co w wojnie jest? Co za wojnę podąża? Jaki jest znak? Dziki gon. O właśnie, jest na niebie dziki gon. Widzieliście? Dziki gon na niebie. Wow. Uj, ja pierdzielę, ile tutaj tych Nilgarczyków. O nie, cała północna Nilgard. A gdzie jest Edirn? Edirn chyba też na Nilgard niestety. A nie, chyba jednak nie. Dobra. No co mówi się, trudno wszystko, o co walczyliśmy przez całą grę. Kurwa się rozjebało przez jebane Nilgaardczyków. Dobra. Świat jest, jaki znamy, odchodzi jednak. To przeszłość jest klucz do przyszłość. Czyli Geralt z Rivii znowu będzie musiał stawić czoło wrogom. Czyli dzikiemu gonowi chyba. Ale okej. Okay. Na razie się żegnamy z Geraltem, ale to dopiero początek. Okej. Okay. Żegnam was wszystkich. Do usłyszenia. Do trzeciej części. Albo do przynajmniej do następnego let's playa, czy tam serii, czy odcinka. Okej. Okay.